Nie, na koniec jeszcze raz wrócimy do Rosji. W studio Marek Budzisz, ekspert spraw międzynarodowych zajmujący się Rosją, między innymi właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. No to w co gra Władimir Putin? To zadajemy pytanie dzisiaj od rana, no ale siłą rzeczy wczoraj mamy oświadczenie premiera, czyli taki bardzo silny głos państwa polskiego, cztery strony maszynopisu, wszystkie główne tezy sporu historycznego między Polską a Rosją wyłuszczone i na koniec cytat, że prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski i zawsze robił to w pełni świadomie. I tu pełna zgoda ze stanowiskiem pana premiera Morawieckiego, bo tak w istocie było. Prezydent Putin świadomie, w sposób zorganizowany uprawia kampanię dezinformacji, zastraszania, podziału, lansując to, co też na Zachodzie określa się rewizjonizmem historycznym na sterydach. Tylko my na koniec roku staramy się jakoś wyjaśnić albo znaleźć koncepcję, do czego ta dezinformacja, do czego ta walka w przestrzeni polityki historycznej ma prowadzić. Czy to jest, nie daj Boże, początek jakiejś nowej wojny w naszym regionie Europy, czy to jest po prostu podbudowywanie swojej pozycji wewnętrznej albo cokolwiek innego, mniej groźnego niż wojna. Ta kampania jest wielowymiarowa i ma za zadanie realizowanie wiele różnych celów. Moglibyśmy tu je szczegółowo opisywać. Ja myślę, że Rosjanie sami powiedzieli, o co im chodzi, bo trzeba zwrócić uwagę na takie stanowisko, które sformułowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u pani Zacharowa, zaraz po tym, jak Putin rozpoczął tę kampanię dezinformacji historycznej, a mianowicie ona powiedziała wprost, otóż z punktu widzenia Rosji są dwa modele funkcjonowania w Europie i dwa modele układania relacji. Pierwszy model, który ona określiła mianem rozdrapywania starych ran historycznych i ciągłego dyskutowania o historii. I drugi model, zapomnijmy o przeszłości i budujmy przyszłość, a w rozumieniu rosyjskim to oznacza, zapomnijmy również o roku 2008 i o roku 2014, znieśmy sankcje Unii Europejskiej przeciwko Rosji, nie? I zacznijmy budować wspólny europejski dom, o czym mówił wiele razy premier Miedwiediew. To w gruncie rzeczy do tego się sprowadza. Polska jest dlatego tak niewygodna, że jest postrzegana przez Rosję jako taki zwornik wszystkich tych sił, które chcą uprawiać twardą politykę wobec Rosji, a nie politykę business as usual, jak to się mówi. Dlatego trzeba Polsce odebrać nie tylko argument, ale sam tytuł do wygłaszania poglądów, czyli jakby zdezawuować ją moralnie. Stąd te oskarżenia o antysemityzm. Czyli tu nie idzie o przygotowanie nowej agresji militarnej albo w ogóle na Polskę, albo na któryś z krajów naszego regionu, Łotwę, Mołdawię, albo jakikolwiek inny kraj, tylko o rozbicie pewnego sojuszu, który utrzymuje sankcje wobec Rosji na każde kolejne półrocze w ramach Rady Europejskiej. Tu chodzi o złamanie oporu tej części Europy, która przeciwstawia się polityce rosyjskiej. Złamanie woli oporu. Po co uciekać się do agresji militarnej, jeżeli agresją propagandową, informacyjną, dezinformacyjną można próbować osiągnąć to samo. Rosja do tego dąży i póki co ta kampania jest na to obliczona. Ona jest też obliczona na podział polskich elit, co trzeba jasno powiedzieć. Ona jest obliczona na to, że w Polsce znajdą się ludzie, że część polskiego establishmentu wystąpi otwarcie przeciwko obozowi rządzącemu. I to chyba się udaje. Ja myślę, że to w części się udaje, w części się nie udaje. Myślę, że to jest bardzo poważne zagrożenie i bardzo duże pułapki tutaj Rosja buduje, w które chce złapać przedstawicieli naszej opozycji. Oni
muszą się mieć, uważam, na baczności. To jakie pułapki są przed opozycją, w co opozycja nie powinna wchodzić? Mamy bardzo różne reakcje, od reakcji Donalda Tuska czy marszałka Senatu Grodzkiego, które albo popierają rząd, albo mówią wprost jak Donald Tusk, że to nie jest moment na wygrywanie swoich wewnętrznych gierek politycznych, po głosy pani marszałek Kidawy-Błońskiej czy byłego prezydenta Komorskiego, którzy wykorzystują tą sytuację do ataku na rząd. Ja myślę, że opozycja powinna zwracać uwagę nie tylko na to, co mówi, ale również gdzie mówi i na kontekst swoich wypowiedzi. Bo oczywiście w systemie demokratycznym różnica zdań i nawet najdalej idące różnice, jeśli chodzi o ocenę sytuacji i jakości rządzenia, są dopuszczalne i uprawnione. Co do tego nie ma wątpliwości. Ale nie jest rzeczą korzystną, żeby tego rodzaju oceny formułować, a często są to daleko idące oceny, formułować na łamach mediów zagranicznych, szczególnie rosyjskich. Dlatego, że to utwierdza pewną narrację, którą Kreml stara się narzucić. Ja dam jeden niezwykle moim zdaniem drastyczny przykład, mianowicie Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, 20 grudnia udzielił wywiadu Nowej Gazecie. To jest opozycyjna gazeta rosyjska. To jest długi, bardzo ciekawy wywiad, w gruncie rzeczy poświęcony kulturze, ale on tam mówi o jedną niezwykle bulwersującą rzecz, a mianowicie twierdzi, że Polska podzieliła się na dwie części. Ta jedna część sympatyzująca z obozem rządzącym to jego zdaniem czarna sotnia. Również czarną sotnią nazywa ludzi, którzy uczestniczą w marszach niepodległości. I to jest właśnie ten kontekst, bo czarna sotnia to jest organizacja, która powstała w Rosji na początku XIX wieku, która jest nie tylko pomawiana, słusznie zresztą, przez rosyjskich historyków o współpracę z ochraną, ale o organizowanie pogromów antysemickich. W związku z tym, jeżeli polski intelektualista, polityk, autorytet dla wielu środowisk mówi w prasie rosyjskiej, że połowa polskiego społeczeństwa i wszyscy, którzy uczestniczą w marszach niepodległości, to są ludzie, których on postrzega jako organizację, czy zwolenników, czy porównuje do organizacji, która organizowała pogromy antysemickie, to jest nie tylko gołosłowny i nieuprawniony pogląd, ale to jest pogląd, który wzmacnia narrację Kremla o tym, że polskie elity to są elity antysemickie. A z drugiej strony wszyscy eksperci mówią, że Rosja wygrywa, że Rosja uwielbia tak grać, że najpierw lokalizuje główne osie podziału wewnątrz społecznych, a potem je wygrywa, pogłębiając. Ale to tym bardziej polskie elity muszą ważyć słowa. Tym bardziej polskie elity muszą znać kontekst i miejsce, w którym się wypowiadają, i tym bardziej powinni oszczędnie szafować porównaniami, które są nieuprawnione, krzywdzące i działają na niekorzyść Polski, niezależnie od ocen sytuacji. A teraz rosyjska machina propagandowa, machina także dyplomatyczna, będzie kusić polityków opozycji, będzie mówić albo zachęcać różnymi kanałami, żeby wchodzili w tą grę. Ale rzeczywiście, że tak, bo to jest na rękę Rosji, bo to jest pokazanie, że w Polsce istnieją siły, które chcą się porozumieć z Rosją, a porozumienie z Rosją to znaczy porozumieć się na warunkach Putina. Zapomnijmy o historii i zacznijmy budować wspólny europejski dom. Zapomnijmy o pomocy dla Ukrainy i zacznijmy uprawiać handel tak jak zwykle. To w gruncie rzeczy do tego sprowadza się polityka rosyjska, przynajmniej w tej fazie tego konfliktu, sporu czy dyskusji. Szukam tweeta jednego z polityków, czyli pana Czarzastego, który w zasadzie zdaje się gdzieś miał, ale chyba ten tweet został wykasowany, bo nie mogę go teraz znaleźć, więc zacytuję z pamięci. Zdaje się, że gdzieś pan szef SLD, Włodzimierz Czarzasty, mówił, że Rosja była jednym z pierwszych aliantów w czasie II wojny światowej, którzy walczyli z III Rzeszą. Widać, że są politycy, przynajmniej lider SLD do nich zdaje się być może należeć, którzy są gotowi na wyprzódki wejść w tą rozgrywkę Putina. No cóż, pan Czarzasty mówił też, że armia sowiecka to była armia, która wyzwoliła Polskę.
I paradoksalnie Władimir Putin odpowiedział panu Czarzastemu na tej konferencji prasowej, gdzie zaczął swoją kampanię. On powiedział, że oryginał depeszy ambasadora Lipskiego znajduje się w archiwach rosyjskich, bo to jest zdobycz wojenna. No w związku z tym, jeżeli armia sowiecka uzyskała zdobycze wojenne na terenie Polski, no to pokazuje, jak sami Rosjanie myślą o wyzwalaniu Polski. Zdobyczy nie osiąga się na terenach wyzwalanych, ani nie osiąga się współpracując z sojuszami. W związku z tym, to właściwie wystarczy za kwintesencję tego osądu. No, przepraszam, znalazłem te tweety. Rzeczywiście od 3 godzin pan Czarzasty intensywnie tweetuje do różnych użytkowników, przekonując ich, że Rosja jednak była jednym z pierwszych aliantów, bo aliantów było 60, a Rosja jako 15 dołączyła do tego grona i jakoś tak w ciągu kilku godzin bardzo intensywnie garduje na Twitterze. No dobrze, to a co zrobi potem? Czy my mamy już jakieś projekcje, czy pan jako ekspert ma jakieś projekcje, co może dalej zrobić Władimir Putin, gdzie będą kolejne wypowiedzi, jak ta rozgrywka będzie się dalej toczyć? Myślę, że kolejne wypowiedzi będą miały miejsce przy okazji uroczystych obchodów wyzwolenia obozu Auschwitz, które to będą obchody, odbywały się też w Izraelu i uczestnictwo w tych obchodach zapowiedział już Władimir Putin, zapowiedział, proszę pamiętać, że w Izraelu będziemy mieli kolejną kampanię wyborczą, czyli jakby te wątki są potencjalnie nośne. Tam jest też spora mniejszość pochodząca z terenów byłego ZSRR. Mówię o tej najświeższej emigracji. To są ludzie, którzy są potencjalnie na tego rodzaju narrację czuli. To będzie wtedy podnoszone, a właściwie wydaje się, że do 9 maja przyszłego roku będziemy mieli do czynienia, czyli do tych wielkich uroczystości, które Putin zaplanował w Moskwie, uroczystości 75-lecia zakończenia II wojny światowej. Myślę, że będziemy mieli ciągle do czynienia z powtarzającą się, rozpisaną na wiele głosów i na wiele różnych odsłon, również przez ujawnianie wybiórcze niektórych dokumentów, będziemy mieli do czynienia z całą kampanią medialną, która ma zdezawuować Polskę, zdezawuować państwa Europy Środkowej, a wybielić Rosję. Wyścig trwa od dawna, teraz przyspiesza. Pytanie, czy polskie państwo w ogóle jako wspólnota jest gotowe na taką dyskusję, czy mamy historyków, czy mamy dokumenty, czy mamy przygotowany aparat urzędniczy, żeby walkę prowadzić, ale to już jest temat na inną rozmowę. Marek Budzisz był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wybiła godzina 10, a to nieodzowny znak, że za chwilę na antenie pojawią się konfrontacje muzyczne doktora Romana Zawadzkiego. Ja dziękuję Daruszowi Konkolowi za realizację, Jaśmin Nowak za wydawanie i mówię państwu do usłyszenia, do 2 stycznia. W mediach publicznych króluje niejaki Zenek Martyniuk, a w mediach prawdziwie publicznych króluje jaka muzyka? Naszej klasyczna muzyka. Chociaż dzisiaj taka będzie pod Sylwestra trochę dobrana. Taka nie taka strasznie ciężka i seria. Ale nie będzie to bynajmniej ani rap, ani Zenek Martyniuk. Nie. To co? Zostajecie państwo z Radiem Wnet, oddaję państwa w ręce Romana Zawadzkiego.